Siemano, z tej strony Admiros. W dzisiejszym odcinku razem z Chuckenem zagramy w najpopularniejszy horror na Robloxie Doors. I będziemy w takim hotelu, w którym będziemy przechodzić przez drzwi i każde drzwi to będzie nowy pokój, w którym to będą nowe straszne potwory. Więc naprawdę ten odcinek będzie przerażający. Więc drogi widzu, mam nadzieję, że już łapę w górę zostawiłeś i nie możesz doczekać się, ponieważ drzwi do otwarcia jest 100. Ile się nam uda przejść, zobaczycie na odcinku. A oczywiście, jeżeli jesteś nowy, to zasubskrybuj ten kanał po więcej tego typu materiałów. A teraz zaczynajmy. Okay. Widzę windę wolną po prawej. Gotowy? Po prawej, tak? Tak. Dobra, gotowy? Biegniemy, teraz. Szybko, szybko, no, szybko, szybko. Jest. Nice, idealnie. Wyrolowani, kurna. No ja w to nigdy nie grałem jak coś. Mogę ci jedynie powiedzieć tak, że w tej grze łazisz z drzwi na drzwi, nie? I za każdą rundę dostajesz takie śrubki, jak ci się teraz pokazują. Znaczy ja wiem mniej więcej na czym to polega, tylko nie wiem jak uciekać przed tymi potworami. Po prostu powiem ci tak, jeżeli widzisz, że mrugają światła, to mogą być to trzy rzeczy, albo lecący potwór. Dobra, często czyli musisz do się skryć w szafie, tak. Tak, to patrz, albo, widziałem. Albo jakiś specjalny pokój będzie przed tobą, albo... Czuj się obserwowany, tak? Co jeśli umrę? Będziesz musiał kupić życie za 30... No way! Za 30 Robuxów, jest. No way! witam w hotelu, mordo. To jest hotel, to jest pierwsze 100 tych pokoi, które musimy obejść. Ja doszedłem maksymalnie do 50, nie wiem jest co jest poza 50. Pokoi? Jest 100. A ja myślałem, że to 40. Nie, jest 100. Okej, czy ja też muszę klucz wziąć? Chyba też. Tak, chyba też musisz wziąć klucz. No dobra. Kaska, biorę z szuflady kaskę. Pyk, pyk. O, nic nie ma w tej trzeciej, dobra. Okej, jestem gotów. Dobra, ać. Kaska się liczy do tego, że ten dostaniesz więcej śrubek na koniec rundy. No. Jop, to się mnoży. Kaska zbierana. Kaska, mani. Mamona. Dobra, wypróbuję szafę, uwaga. Ops. No, tylko nie siedź w niej za długo, bo cię wywali z tej szafy. O, okay, no, tak no i stracisz życie trochę, nie możesz w niej wiecznie siedzieć. Okej, okay, daję sobie głośniej, żeby bardziej się bać jumpscare'ów. Yep. Czy to już jest ten pokój pierwszy, który może nam się coś stać? Nie, jak nie, nic dobra. Nie mruga, nic się nie dzieje, to raczej nie musisz się niczego obawiać. Okej. Okay. Bo to, co słyszysz wokół ciebie, to są raczej straszaki. Raczej, jeszcze, o. To szafy. Jest... Pierwszy raz widzę taki pokój. I don't like this. Pierwszy raz widzę taki pokój. O, dobra. Ale one nie są duże te pokoje, więc szybko to idzie. Nie są, bo to jest ten, wzorowane na spooky z Jumpscare Mansion, nie? A, o, dźwignia, dawaj ją. Yep. Jest, pokój numer 6. Drzwi otwierane, idziemy dalej. Dziwnie jest grać w dwie osoby. Zesrałem się ciebie. Nie, bo sprawdzałem szafę. Dziwnie jest grać w dwie osoby w tą grę. Ten jaki jest patch, też pada za oknem. Yep. Mamy wichurę. No, przyszliśmy do hotelu, by się skryć przed tą. Tak? Nie wiem, coś mi to... Z painting is little ragdolls. Nie, tak, to... nie ta pierwsza, a dobra, ta pierwsza mi przypomina tego z youtubera, Fairout. On miał taki głowę. Okej. No, tak nie wiem, dziwnie mi się skojarzyło. Może tutaj... As you can say. Dobra, tutaj musimy znaleźć klucz w którymś z pokoi. Okej. Okay. To jest akurat mam jedna lighter. Z zagadek. O, masz lighter. Yep, mam lighter. I will light you the way. Też bym chciał lighter. Ty sprawdzaj pokoje po lewej, ja sprawdzam pokoje dobra, po prawej. Nie mam pojęcia, jak wygląda klucz. Czy on będzie w szufladzie, czy w łóżku? Może być byle gdzie. Nawet, nie wiem, na zegarze albo na ścianie? Tak. No nie gadaj, to przecież jest... Dobra. Ale ogółem najczęściej jest w szafce, więc na spokojnie. Okej, okay, szafka. I na razie nic teraz tu nie bije. O, tak? mam klucz. Okej, okay, to ja sobie zbiorę jeszcze... Dobra, te coiny już mi się nie chce zbierać. Za dużo tych coinów. W ogóle bluza mi się buguje w pierwszej osobie. Tak? Tak. Ja mam git. A ty masz wszystko wystaje. Git. O. Kolejny fajny pokój. Kryj się w szafie, po prostu się kryj w szafie. Słyszę dźwięk. Aha. Jak szybko, co jest? No, poznaję właśnie pierwszego potwora. Out of my way. Okej. Okay. To był pierwszy potwór, wyłaź z szafy. Dobra, skąd ty wiedziałeś, że on biegnie? Od razu go już na słuch wziąłeś? Nie, to po prostu zamrugało.
Okej, ja nie zwróciłem na to uwagi. Światła przed nami zamrugały i to zawsze coś oznacza. Okej. Ej, w ogóle zapalniczka ma limit ten. Okay, więc jej nie używaj cały czas. Dobra. Najlepiej jest używać jej w ciemnych pomieszczeniach, jak nic kompletnie nie widzisz. Ja w strachu jestem. Aż tak bardzo się tego cykasz. No trochę się cykam, no o, bo o, masz klucz, weź klucz. 13. Dajesz mi numer 13, Chucken. Wiesz, że to jest numer no, wie, to jest szczęśliwy numer. Tak? Are you tak. sure? No to patrz. Ja sure, jak ja otworzę ten pokój, to na pewno będzie tam jakiś potwór. Patrz. Otwórz to. A, hop, dobra. Otwieraj. Nie ma tu nic. Nie ma tu nic, okej, dobra. Nie, no tak... Przepraszam, nie chciałem cię okłamać, tak wyszło. A! Tam o, jest ciemno. Ciemność, tak, jest ciemność. Pamiętaj, rozglądaj się. Jak usłyszysz pst, to się rozglądaj. Psyt? Tak. Okej, ale już przeszliśmy ten pokój, tam już nic nie ma. W ciemnych pokojach jest potwór. Aha. Na którego musisz popatrzeć, jak się pojawi gdzieś. Naprawdę? Tak. Węty. Pierwszy raz widzę węty, chcesz iść pierwszy? Dawaj, idę pierwszy. Let's go! Spooky House of Dorskers. Yeah! Jesteśmy next room. To był shortcut. To był shortcut raczej, bo tam nie... Tam były drzwi, ale nie wiem, czy dało się przez nie przejść. Oj. Ten korytarz jest zbyt długi. Sympatyczny pokój, bardzo sympatyczny pokój. No. Nas nie goni. Ej, patrz, już 17! No już jesteśmy przy 17 pokoju. O, i to jest zagadka. To jest klasyczna zagadka z obrazami. Chcesz ją rozwiązać? Tak, ja ją widziałem raz. Ona jest, nie jest taka trudna. Dobra, ten obraz będzie chyba tu. Nie, ten nie. Dobra. Ten będzie tu. Pyk, a ten będzie tu. Nie, ten a nie ten będzie tu. A nie, dobra, ja wziąłem twój. Ja mam ten tutaj, dobra. I Myk. Ten tu, dobra. Proszę bardzo, zagadka rozwiązana. Idziemy dalej w pokojach. O kurna. Mrugnęło coś. Tak. Słuchaj. Ale szafa. Czekaj. Leci. Okej, nie słyszałem go na początku. Ja słyszałem, ale tak nie byłem pewien, czy to... Aby na pewno ten potwór, może jest taki, co się nie wolno w szafie chować. Jest jeszcze drugi rodzaj tego potwora, że on od razu nie znika. On trzy razy lata. Aha, dobra. Jop. To niebezpiecznie. No, jest niebezpiecznie. Najgorzej będzie, jak będziemy mieli jeden typ potwora, który zobaczysz. Nie będę ci spoilował. Dobra, nie spoileruj. Nie wiem, jaki możemy spotkać. Już mamy... Ej, mamy przejśniętą już do jakieś 20% gry, 20, jak jest to... Tak, 21% mamy. Łatwo. Łatwiutka no, ta gra. Nawet jeżeli wiesz, co robić, to jest łatwo. No ja nie wiem, ja pierwszy raz gram, więc ja idę tylko za to, bo mi się staram cokolwiek robić. Dobra, przeszukaj szafki, może znajdziesz coś ciekawego. Potrzebujemy chyba klucza. Idę do pokoju. Tak, potrzebujemy klucza. Monetka. Mam klucz, 23. Masz ale fart. No. Zarąbiście. To ja jeszcze przeszukam sobie tutaj, jakbym może znalazł coś do oświetlania drogi. Mhm. Bo by się przydało. Masz lighter, ja nie mam nic. W ogóle zmienili głos Roblox. Wiem, dziwnie brzmi. Widzowie mi pisali, żebym nie używał bo jest na prawach autorskich i nie wolno. I tak, ale coś słyszę. Ja to używam. I nie było nic. XD. No nie, no oni po prostu wiesz, że już to nie należy do Robloxa. I to dlatego... nie należy do Robloxa. Ale możesz używać. Tak, możesz używać, no. Bo to jest 3-sekundowy dźwięk. On jest chyba nawet sekundowy, ci powiem. No. Dobra, otwieram. Dobra, otwieraj drzwi. Chodźcie, potwory, zapraszam was wszystkich. Uwaga. Ops. Dobra, jest czysto, jest spoko, jest ten cisza. Mhm. O, jest ciemno, dobra, ciemny pokój. Jest... Tak, bo jest ciemny pokój. A, dobra, okej. Hello. O, psyt. Rozglądaj się. Patrzyłeś na niego? Tak, gdzie? Popatrzyłem się na niego. Był przy mnie. Mi się nie objawił. Kurzem się obsrał. Ej, dobra, ja zaczynam szukać, bo mam tylko jednego lightera. Mi się kończy. Nienawidzę tego dziada. No, to było dziwne, takie psyknięcie. Kaska. Fajnie, że automatycznie się zbiera wszystko. Znaczy lighter się, klucze i lighter się nie zbierają. No nie, ale kaska, wiesz, a to byś musiał klikać i klikać to wszystko. Dobra, idziemy dalej. 26, ej, no to już jesteśmy mistrzami. No bo na razie jest easy, jak dojdziesz do 50 pokoju, to potem zmienisz zdanie. Aha, ty za pierwszym razem do którego doszedłeś? Nie. Mrugło. Czekaj, czy to on? Cicho. Tak. Biegnie? Dobra. Tak. Wow. No. Ty robi wrażenie ten potwór.
Na razie to jest, taki Nexbot trochę, ale okej. Nie no, nie jest zły. No nie jest zły, ale wygląda jak Nexbot. O, mam klucz. A, no to otwieraj. Chyba nic więcej nie ma w tym. To jest dziwny malunek jakiś. Samotność to się będzie... Outlier. Outlier? Co znaczy outlier? Whatever. Nieważne. I don't know. Samotność. Is that a Eminem? Dobra, otwieraj 29 yep. pokój. O, ciemny pokój, kozak, jeszcze kurna tutaj. Szukaj dźwigni. Się nie mogę się... Zapal to. Puknięcie. Dobra, mam. Ej, przyczepiło mi się coś! Popatrzyłeś się na to? Przyczepiło mi się coś, tak, popatrzyłem się na to. Dobra, dobra, to chodź, 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 jestem przy wyjściu. Gdzie jesteś? Przyczepiło mi się coś do nogi. Popatrzyłeś się i poleciało? Tak, 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 ale nie widzę wyjścia. Halo. Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Między regałami. Tu, tu, tu jest, coś widziałem, jest, jest, jest. Chodź, 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 chodź. O, chodź, chodź. Dobra, dobra, ale głupi chodź, chodź. Pokój. Poznałeś Screechera, czy jak on tam ma? No chyba tak. Ale mi w ogóle za ten, zapalniczka nie działała. Mam lighter. Ja już prawie nie mam sadgę. Kozacko. O, o, oczko. O, to popat- jest kolejny potwór. Na to? Możesz na to patrzeć. To jest specyficzny potwór. Okay. Ale jest ich więcej ich tutaj jest. Tak, tak. Przygotuj się do biegania raczej. Psy! Widziałeś go? No szedł za mną i psyknął i mi się na twarzy pojawił. Straszyłem. Psyknął na ciebie? Tak. Dobra, mam drzwi, chodź. O, Admiros. A w ogóle się nie da biegać. Okej. Okay. Admiros, powiem ci jedynie tyle. Widzisz światło, biegnij w kierunku niebieskiego światła, po dobra, prostu. Okay. Albo po prostu biegnij za mną. Wyładowałem całą latarkę ogólnie. To będzie przesrane. Dobra. Patrz czemu. O! Będziemy co musieli to jest spierdzielać. To będziemy spierdzielać przed gównem. Pamiętaj, światło, światło! Nie umiem! Co jest? A dobra, światło, światło, dobra, światło, widzę, światło, widzę. Albo po prostu biegnij za mną. O! Nie wiem, biegnę, ale ja biegnę pierwszy, Chaken. Ja biegnę pierwszy. Co jest? Serio, biegniesz pierwszy? No chyba ja tak, nie wiem, nie widzę, ciebie pierwszy. Też nie widzę. Złapał mnie, złapał ja mnie. Ja uciekam, żyję, żyję, żyję. No halo! O, goni mnie dalej. Ej, przeżyłem. Udało mi się jakimś cudem. Co? Ja muszę wydać bobuksy. Ej, mówisz, że już grałeś to, a ja za pierwszym razem się skapałem. Ja z panice... Ej, to było scary, naprawdę. Cześć. Wydałem 30 bobusów, żeby do ciebie wrócić. Oj, no, no dobrze, no ale jakbyśmy oboje zginęli, to od zera chyba. Tak, jakbyśmy oboje zginęli, no to dobrze nie byłoby się tak odrodzenia. Strymczyło. Znaczy, no, ja nie biegłem... Dłoń, ja nie chciałem wydawać bobuksów moich cennych. Ja wbiegłem w dłoń jak debil. No. Niestety. No. A to dobra, nie można było dłoni dotykać? Nie można było i straciłem wszystko. Opsyt, where? O, siema! Wow! Wow. Ja... Karetka. Widzę. Za mną. Myślałem, że to w grze. Nie, spokojnie, to u mnie. Dobra, uciekamy. Nie mam lightera. Jesus! Nie mam lightera, ej. Też nie mam, ja też nie mam światła. Okay. Więc musimy się zdać na to, że nic nie będziemy widzieć. Niedobrze, bardzo niedobrze. O, kolejna zagadka z obrazami. Nice. Dobra, ten obraz. Ja już to rozwiążę bardziej. Cyk. Nie, ten nie pasuje tu, to jest dziwne. A ten będzie tu pasował. Cyk. I ten tam. I cyk, proszę. Mamy bardzo to. Mamy to, open idziemy. The door. O, panda do. O, to będzie przesłane. Czyli może być jeszcze raz pokój, który on będzie gonił? Tak, ale to po 50 pokoju. Dobra. Dopiero. Drugi raz w tym samym, w tej samej odnodze nas gonić nie będzie. Ktoś puka. Tak, słyszałem. Co to znaczy? To jest straszak. A, okej, dobra. Dobra, dochodzimy do pokoju, w którym skończyłem. O, światło mrugały. Czyli to jest 47, tak? Tak, idź do szafy, idź do szafy. Nie ma! No to mi się zdawało. Nie wiem, wszedłem na wszelki wypadek. Co? Nie, nie, nie. Myślałem, że będzie leciał. To latało. Ta szafa spadła. Aha. Te pokoje są coraz dziwniejsze. Jop.
Dawaj mi tego lightera, ja potrzebuję światła. Nie potrzebujesz nic, nie bądź pusią. Potrzebuję światła w tych pokojach mrocznych. Dobra, przygotuj się, tutaj jedyne co musisz zrobić, to być cicho. Po prostu kucnąć i być cicho. W tym 60? W 50, jop. What the hell, co tu jest w ogóle? To jest siren head? Nie, to jest figura. Ja na nim zginąłem, pamiętam. Aha. Kucnij, kucnij. No i co? Szukaj książek po półkach, po prostu. Dobra, ale na kucaku mogę chodzić, rozumiem? Na kucaku możesz chodzić. Jak go widzisz blisko siebie, to podejdź do ściany i się nie ruszaj. Dobra. Dobra, rozdzielmy się. Słyszę coś. Słyszę go. Mam książkę pierwszą. No nie, zostaw mnie! No zeżar mnie! Halo! Czy ty zacząłeś uciekać? No, był za rogiem dosłownie, nie byłem w stanie nic zrobić. To po prostu się skradaj do tyłu. Jak się skradasz, to cię nie wykrywa. Ale ja się cały czas skradałem. I mnie wykrył. No nieważne, ożywiłem się. Widzisz, przed chwilą mi się pojawiłeś przed twarzą. Siema, on jest za tobą. Ta. Jak jest blisko ciebie... On był za blisko mnie, tak mi się wydaje. Dobra, mam kolejną książkę. Chaken, 8. Co to jest 8? 8 książek do znalezienia? Nie, znalazłem figury. A, figury, dobra. Syknięcie słyszałem. Też słyszałem syknięcie. Gdzie to jest? Gdzie to jest? 4. Siema. Cześć, 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 cześć. On tu idzie. Nie, jednak nie, stój, nie zawrócił, stój, zawrócił. Dobra, zawrócił. Uciekam. Dobra, easy, easy. Chcesz szukać kolejnych liczb. Jak jesteś przy półce, to słyszysz taki dźwięk. Nie chowaj się do szafy. Sorry, no, to było silniejsze ode mnie. Jak się schowasz przy nim do szafy, to masz minigrę, więc uważaj. O, a co w minigrze trzeba zrobić? Kontrolowanie oddechu. Okej, okay, dobra. Hello, jestem za tobą jak coś. No, nie ruszaj się. Chodź tu, Siren Head. Nie. Chodź. Tam pod oknem trzeba przeszukać. Jop. O Jezu. On wraca? Nie. Wraca. Tak, wraca przez środek jakoś dziwnie. O kurwa. To miejsce jest z niebieskim światłem. Coś tu jest. Mam coś. Jakąś notatkę. Ej, blisko jest. Widzę go gdzieś, słyszę go gdzieś blisko. Słyszę. Dobra, jest niedaleko, jest tam przy tych półkach, których jeszcze nie zwiedziliśmy. No. 8. Wraca. Coś tam 4. No to masz figury. Tak, 8, ale 8. Znalazłem kartkę. I mam te figury w lewym dolnym. Aha, ale potrzebujemy chyba więcej figur, tak? Tak, potrzebujemy więcej figur. Potrzebujemy 5 co najmniej figur, które pięć by temu figur? Odpowiadały. Ta. Siema! Mam kolejną książkę. No ja nie widzę tych książek, ani jednej nie znalazłem. One mają taki dźwięk. Idzie tu. Tak, idź sobie tam, dobrze, idź, nara. Obróciłem globusem, czy to coś dało? I don't know. Nie wiem, dziwne. Blisko. Nienawidzę tej sekwencji. Czemu on tu idzie? Co, na górę wszedł? Nie, tam gdzie ja chodzę cały czas. Słyszę książkę. Słyszę książkę. Ej, też słyszę. Takie brzęczenie. Tak, takie brzęczenie. Potrzebujemy znaleźć X-a. Mam! Znalazłem książkę. X8. X8? No, już mamy dużo figur. Mamy figur, tak, on jest w twoim 8. Kierunku, 8. Dawaj, otwieraj te drzwi, musimy kwadrat się stąd wydostać. Kwadrat jeszcze musimy znaleźć. Ile? Jeszcze jedną figurę musimy znaleźć. Dwie, przepraszam. Mamy 5 wystarczy. Musimy jeszcze dwie figury znaleźć, tak. Oh my god. Do hasła. Dobra. To szukamy w takim razie. Proszę. Słyszę książkę gdzieś. O, mam? Mam kwadrat. O nie. Stop. Mam kwadrat, potrzebujemy rombu. Rombu, dobra. Był tutaj, bardzo blisko. Widzę. Teraz do ciebie poszedł. Aha. O. Zawrócił.
Jak on pędzi! No nie, nawet... Dobra, poszedł sobie, spokojnie. Ostatniej książki. Znów idzie do mnie. Idę poszukać ostatniej książki. Osiemka. Siema. Gdzie on jest? A gdzieś tu znalazłem kolejną, ale... Idzie. Znowu? Dałby sobie już spokój. Gdzieś dobra, chyba zawrócił, u mnie musi być ostatnia książka. Nie wiem, ja już przeszukałem wszystko. Albo gdzieś tam u góry? Nie przegapiliśmy nie jakąś? Myślisz, że na górze? Na tym byłem tak. Przed chwilą. Gdzie jest ostatnia książka? Bo nie wiem, czy robienie tego metodą prób i błędów będzie dobrym pomysłem. No uważaj, to... uważaj. Przyjemniaczek. No zostaw mnie w spokoju, typie. Come on. Jak on się randomowo obraca. Puchanie słucha. Tak, słyszałem. Też słyszałem puchanie. O, jest nade mną. Chyba widzę ostatnią książkę. Idź. A nie, to pusta półka, która z daleka wygląda jak książka. Ups. Książka chyba musi być na tamtą. Samej górze. To sprawdził tą górę i... No, on musi sobie pójść miejmy z góry. Już to za tobą, dobra, nieważne. Poszedł sobie, nice. Jest, tam się nie przeciśniesz. No, miałem nadzieję, że dam rady. Może tu jest ta książka? Nie słyszę książki. Mam ostatnią książkę. Masz? Mam, nie było dźwięku z nią, po prostu randomowo pod... Dobra, potrzebuję zobaczyć, tak, no. Jest to 8... Pod czym się pisze w Boblosie? No nie, pisze się w Robloxie. Ale nie masz czatu? No pod T. Czy pod Enter? Nie. Pod Y? Nie. Pod U? Mam czat, ale nie da się chyba teraz napisać. Dobra, to hasło jest 8, 5... 8, 5... 4... 4, zapiszę na podkładce, Gisowski. 8... 8 5 dobra. Musi sobie zejść na dół. Wynocha! Chyba nie ma zamiaru. No. Dobra. Chyba to jest... Pobieg na dół. Dobra, run. Szybko. Masz zapisany kod? Tak. 8 to wpisuj. Nigdy nie wpisywałem, dobra, spróbujmy. Tutaj masz. Ja będę obserwował, czy będzie szedł. 8, 5, 4, 8, 5. Zielony. Zły. Jak zły? 8, 5. Odsuń się, idzie tu. 4, nie odsuwam się. 8, 5. 8 razy 2, 3, 4, 5. 8, 5. 4. 8, 5. 8. 5. No tak wpisuj. No dobra, to wpisz ty, może ja coś źle. Teraz twoja kolej, Chaken. Wpisz kod. Dobra, to mi podyktuj. 8-5 4-8-5. Gdzie on jest? Nie wiem, chodzi gdzieś. Kurna, czułem wibrację. Cykam się trochę, nie? No wiem. Dobra, 8 8-5-4-8-5. Easy code. Nie wiem, że tobie zadziałało. Nie zadziałało, czemu? No bo źle coś... źle... Co masz tą źle notatkę? Wpisujemy? Czy on tu idzie? Nie. Tak, źle, pierwsza litera to jest 6, przepraszam, pierwsza litera to jest 6. Dobra. Pierwsza cyfra to jest 6. Niech se zejdzie. Dobra, idę wpisać. Nie ruszaj się! Nie ruszaj się. 6, 5... Podmiros! A, no 4. Złapał mnie! A, mnie też! Gdybyś się nie ruszał, to by tu nie podszedł. Ale ja stałem, pisywałem kod. To się nie liczy jako ruszanie chyba. Ale ten, on był już na górze i poszedłeś pod ten kod, jak on był na górze. No dobra, no to nie wiem. Chyba nie mamy... Revive! In run once! Tak, możemy się tylko raz ożywić. Aha, myślałem, że bobuksy można w nieskończoność. Shit! Yep. Po środku idzie, bardziej teraz w lewe. Się regały idzie. Mam romp, dobra, jeszcze tylko krzyżyk.
Krzyżyk? To musi być na dole pewnie teraz. O nie, o nie, 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 nie. Idzie na górę. Tak, poszedł na górę, dobra, to ja przeszukuję dół. Przeszukuj dół, przeszukuj dół. No nie ma nic na dole na razie. Teraz idzie do lewych, idzie do lewych regałów. Czyli do tych, co ja byłem, to jedę na prawo, jolo. No idź sobie do tych lewych, idź, idź. Aha, teraz poszedł do prawych, jak gdyby. Tak, do prawych idzie. Na górze nie ma książek. Nie, ja na dole też nie widzę. Idzie do mnie, idzie do mnie, idzie do mnie! Idzie, idzie. Nie, proszę, nie, nie! Złapał cię? Tak, cofnął się od ciebie i mnie złapał.